Witam Cię w podcaście Zawód Fotograf. Ja się nazywam Kuba Ociepa i rozmawiam z zawodowcami o tym, jak zarabiasz na swojej pasji, jakie umiejętności warto rozwijać jako przedsiębiorczy fotograf i jak się nie wypalić jako artysta. Zapraszam do słuchania. Witam wszystkich zawodowców. Przed nami kolejny odcinek. Tym razem rozmowa z duetem fotografów specjalizujących się w ślubach i sesjach biznesowych. Do rozmowy zaprosiłem Dianę i Rafała Krasa, czyli duet DR5000. Ci, którzy fotografują już od kilkunastu lat, na pewno natknęli się na ich kanał na YouTubie, gdzie mamy możliwość pooglądania zupełnie za darmo albo w wersji też płatnej. Bardzo konkretne filmy, które no ja bym nazwał taką, to jest taka amerykańska formuła podawania wiedzy, czyli napakowane wiadomościami, bez lania wody, tam są same konkrety i wytłumaczone w bardzo fajny, przystępny sposób, w dodatku z animacjami. Mnie się bardzo podobają te filmy i bardzo, bardzo doceniam twórców, czyli Rafała i Dianę, bo bardzo dużo pracy tam włożyli właśnie w to, żeby to się świetnie oglądało i żeby ta wiedza była przystępna. No i zaprosiłem ich, porozmawialiśmy właśnie o tym ich kanale YouTube'owym i o ich fotografii, o ich podejściu do fotografii, biznesu i tego, z czego się utrzymują, co im daje radość, satysfakcję i pieniądze. Także jeżeli jesteś ciekaw, jak oni sobie radzą na rynku, co dla nich jest najważniejsze, to zapraszam Cię do tej dzisiejszej rozmowy, bo na pewno nie zmarnujesz czasu. I jeszcze małe ogłoszenie. Małe ogłoszenie dla tych, którzy są z okolic Krakowa albo mieszkają w samym Krakowie. Zapraszam Was w dniach od 6 do 8 grudnia na Kraków Street Photo Festival. Będzie można za darmo wejść, posłuchać dużo prelekcji, wziąć udział w warsztatach. Będzie też moje wystąpienie 8 grudnia. Serdecznie zapraszam. Zapoznajcie się, bo jest trochę opisów na Facebooku i wejście jest całkowicie za darmo. W składzie solnym widzimy się między 6 a 8 grudnia. Takie małe święto fotografii ulicznej. A tymczasem zapraszam do rozmowy z Dianą i Rafałem Krasa, czyli DR5000. Miłego słuchania. Cześć. Cieszę się, że znaleźliście czas na rozmowę w podcaście. Porozmawiam o fotografii i o biznesie zdjęciowym. Mam wrażenie, że macie dużo do powiedzenia i bardzo się cieszę na tą rozmowę. Bo tak było, że mamy dużo do powiedzenia. To zaraz się okaże. Tak pozwolę sobie Was parafrazować, a więc szanowni moi kochani, czy możecie krótko przedstawić się słuchaczom, kim jesteście i dlaczego fotografujecie? Diana, ty zawsze pierwsza. Dlaczego? Bo kobietą jesteś. Tak, więc musimy się chyba trochę rozgrzać, ale jesteśmy fotografami przede wszystkim i głównie. Wszystkie działania, które robimy są wokół fotografii, nawet jeżeli nie trzymamy wtedy aparatu w rękach. Prowadzimy kanał na YouTubie, na którym opowiadamy o fotografii, o tym jak robimy zdjęcia, o tej wiedzy takiej technicznej, którą ma Rafał. Mamy też szkolenia, to jest z ostatnich czasów, prowadzimy warsztaty fotograficzne, produkujemy też paski do aparatów, to też jest związane z fotografią. Robimy wszystko, co można robić wokół fotografii, co poza samym wciskaniem spustu w aparacie można też robić i myślę, że podchodzimy do tego dość kreatywnie, bo wiele rzeczy, które robimy, to nie są takie standardowe rzeczy, które robią wszyscy fotografowie, natomiast one wynikają z naszej pracy, bo to jest coś, co dotykało nas w pracy, jak między innymi na przykład paski. Warsztaty też są wynikiem tego, że pojawiły się filmy, w których opowiadaliśmy o fotografii i ludzie zaczęli wymagać od nas, żądać tego, żebyśmy się spotykali na żywo, żeby nie było to tylko na YouTubie, tylko żebyśmy też mogli rozmawiać z nimi, tak, żeby mogli zadawać pytania na przykład, bo YouTube jest jednokierunkowy taki. No i tak powstały warsztaty. Zaraz będę cię pytał o wszystko, ale ty mi chcesz się wystrzelać od razu w pierwszym pytaniu, także muszę cię przynajmniej na chwilę zatrzymać. I skieruję swoje pytanie do Diany w takim razie. Będę bardzo uprzejmy dzisiaj. Rafała trzeba dużo powstrzymywać przed gadaniem, więc przygotuj się. Przygotuj się na stopowanie. Zorientowałem się od razu w pierwszym zdaniu. Powiedz mi, co ostatnio fotografowaliśmy? I faktycznie kieruję to pytanie do Diany. Także Diana, co ostatnio fotografowałaś? Ostatnio fotografowaliśmy przepiękną modelkę, która wcieliła się w rolę naszej panny młodej.
To było ostatnie zdjęcie, prawda? Tak. Od dawna nam się marzył taki projekt, żeby sfotografować właśnie taką przygotowującą się pannę młodą w bieliźnie, tak troszeczkę odważniej i mieliśmy taką możliwość, więc to było bardzo fajne. Momentami fotografujemy to, co chcielibyśmy. Po prostu jakby jesteśmy fotografami komercyjnymi, więc zazwyczaj fotografujemy to, co dobra, w takim razie to była taka aranżowana sesja glamour, znaczy glamour w sensie odważniejsza. Tak? Tak jest. Sensualna, o, tak to dzisiaj się nazywa. Tak to się chyba nazywa, rzeczywiście, chociaż nam ciężko jest nazywać, zazwyczaj jak robimy jakieś rzeczy, staramy się tego nie nazywać, tylko po prostu, jeżeli mamy ochotę coś sfotografować, to po prostu co fotografujemy, w ogóle nie przejmując się, czy to się w jakichś ramach zamyka, czy nie. Dobra strategia, a z czego wy się utrzymujecie? Jaka fotografia i działania dodatkowe są waszymi źródłami dochodów? Mogę już mówić? Możesz. Możesz. Podstawowym naszym działaniem, jeśli chodzi o samą taką stricte fotograficzną fotografię, jest fotografia ślubna. Mhm. I to nam zajmuje no, dobre pół roku z roku. Natomiast w drugiej połowie roku, i to by trzeba było zajrzeć w dokumenty, co nam przynosi więcej, ale w drugiej połowie roku wykonujemy taką fotografię, którą no, rynek od nas oczekuje, czyli to jest fotografia biznesowa, portrety takie firmowe, architekturę, pracujemy z architektami wnętrz na przykład. I to jest ta druga część roku, która można by było powiedzieć, że to jest po pół. Tak 50-50, czyli z jednej strony przez pół roku jesteśmy fotografami ślubnymi, a przez pół roku my to nazywamy fotografami biznesowymi, ale to dotyczy bardzo wielu dziedzin fotografii. A od kiedy fotografujecie i kto kogo wciągnął? Kto był pierwszy i pociągnął tą drugą osobę? I jeszcze druga część tego pytania, od kiedy przerzuciliście się na zawodowe fotografowanie? No bo to zawsze trochę trwa, zanim ktoś zdecyduje się brać pieniądze za to, co lubi i kocha. No więc nasza historia jest taka, że Rafał poszedł na studia, jest 5 lat starszy, więc miał pierwszeństwo, chociaż na finiszu już nie było między nami 5 lat różnicy, ale wybrał studia informatykę i powiedział mi w trakcie tych studiów, że Diana, to są super studia, idź na informatykę. Więc poszłam tym tropem, kiedy ja byłam w trakcie, on zaczynał już kończyć i powiedział, co za beznadziejne studia w ogóle, po co to było robić? Tak, ja byłam w trakcie. Więc zaczęliśmy się już rozglądać za czymś innym, bo zdecydowanie praca przed komputerem, przed monitorem to nie było stworzone dla nas i my nie byliśmy do tego stworzeni. No i wtedy powstał temat fotografii i ja pomyślałam, że to może być świetny biznes, bo aparat kosztuje 1500 zł, a z każdego ślubu dostaje się 1500 zł, więc aparat odjeżdża się w jeden ślub, a potem już wszystkie pieniądze się zarabia. To była wtedy mój tak rozumowania. Potem ja się pojawiłem i kupiliśmy pierwszy aparat za 700 zł, czyli w pół ślubu można odjechać cały aparat. Więc już w ogóle byliśmy do przodu. To był aparat z obiektywem. Ale to dobrze, bo byliśmy we dwoje, więc potrzebowaliśmy dwóch za 700, tak, więc tak. Rachunek się ostatecznie zgadzał, więc studia nie poszły na marne. I tak zaczęliśmy właściwie. Takim ostatecznym kopem chyba był mój ślub. Na moim ślubie. Na swoim ślubie fotografowałeś. Sam. Proszę? Sam fotografowałeś na swoim ślubie. Nie, właśnie nie. I to gdzieś nas tak pchnęło już całkowicie w odmęty. No fotografia ślubna była to taka najbardziej dostępna chyba, jeśli chodzi o pieniądze. Było nam najłatwiej, no, to co Diana powiedziała, wydawało nam się, że w jeden ślub odbijemy sobie wszystkie koszty, które poniesiemy, te koszty wejścia w rynek fotografii ślubnej, no i że będzie kolorowo. Wtedy nam się wydawało, że to będzie połączenie pasji z pracą. Teraz z perspektywy czasu możemy powiedzieć, że nie było w tym, znaczy pasja może była, ale to nie miało żadnego związku z czymś, co można by pomyśleć, że można z tego zrobić biznes. Chociaż wtedy nam się wydawało, że to świetnie, bo mamy jakieś predyspozycje do tego. Nie, no dobra, ale teraz opieracie swój biznes na właśnie fotografii ślubnej, bo połowę roku fotografujecie śluby. Czyli jednak da się na tym zarobić i traktować siebie jako zawodowca, trzymując się ze ślubów. Znaczy to się dzieje w momencie, kiedy człowiek już sobie uzmysłowi, że aparat nie kosztuje 700 zł. I wtedy orientujesz się, że no, biznesu na pewno z tego nie będzie, bo nieosiągalne jest zarobić na sprzęt, a co dopiero zarobić na jakieś, no, jako, traktować to jako pracę, więc mieć z tego oszczędności. My bardzo długo próbowaliśmy się wygrzebać z tego początku. Latami, to chyba ze 3-4 lata tak było, że jeszcze ciągle zbieraliśmy na sprzęt. No, czy mieliśmy już sprzęt, bo popożyczaliśmy sobie pieniądze, ale no ale niespłacone to było jeszcze w tym momencie. No dobra, ale trwa bardzo długo, dużo dłużej niż się wydaje. Poszliście w tą fotografię, a szerokiej publiczności daliście się poznać jako znawcy sprzętu. Umiejętnie i jasno mówiący właśnie o tym w filmikach. Wasz kanał jest, kurczę, moim zdaniem od zawsze bardzo popularny.
i tam dzielicie się darmową wiedzą. No ale jak wy zaczynaliście właśnie ten kanał YouTube'owy, to to był czas blogów, chwalenia się zdjęciami. Na pewno nie czas dzielenia się wiedzą i to za darmo. Skąd taka odwaga? No w zasadzie stanęliście w kontrze do całego środowiska. Mi się wydaje, że ten taki był taki moment i to można znaleźć konkretny wpis na blogu naszym. To był Nikon P7000. On już wtedy był taki przestarzały i wtedy ja zrobiłem taki artykuł na blogu o tym i poczułem, że to jest taki temat, który w sumie zawsze problem jest z tym, że recenzje sprzętu można założyć, że na jednym portalu promują jeden rodzaj sprzętu, na innym portalu promują drugi rodzaj sprzętu i one są bardzo nieobiektywne. Bardzo często są nieobiektywne po prostu. I nawet jeśli są obiektywne, to ten taki kryzys zaufania do tych wszystkich recenzji był i we mnie dalej jest ogromny. I wtedy napisałem o aparacie, który już zszedł z rynku, bo wtedy chyba był Nikon P7100, więc wiadomo było, że to nie jest w żaden sposób opłacona recenzja. I poczułem, że to jest taki kierunek, to jest dobry kierunek, to jest taki kierunek, który może nam, po pierwsze wiedzieliśmy cokolwiek o sprzęcie, bo faktycznie jest tak, że się dużo interesuje sprzętem od tej strony technicznej, może nawet za dużo. Natomiast odbiór, jaki wtedy ten ostatnio tłumaczyłem w filmie słowo feedback, jaki dostaliśmy od publiczności, czyli od tych czytelników wtedy bloga, no był bardzo konkretny. My wiedzieliśmy, jak dalej postępować. No i tak powstał kanał, tak powstały pierwsze filmy. Ja nawet pamiętam, nie ma tego filmu w tym momencie na kanale, go chyba już pewnie nie będzie, bo go chyba nie znajdę z powrotem, ale pierwszą recenzją, jaką robiłem, to była 28-1.8 Nikora. I wtedy, no tak trochę na zasadzie zabawy, sam się tym zająłem. Przyniosłem to do domu, ale okazało się, że Diana mówi, że to super. Ja tak mówiłam? No. Zostawmy jeszcze na chwilę wasz kanał i porozmawiajmy o waszej fotografii, bo otwierając stronę DR5000, to rzuca się w oczy to, że chwalicie się przynależnością do cechów fotografii ślubnych Fearless i ISPWP. Tak. Taka trudna nazwa dla mnie, ją się łatwo jakoś tam rozszyfrowuje. I jeszcze partner honorowy 2019 Polskiego Stowarzyszenia Konsultantów Ślubnych. No i nagrody. Nagrodami też się chwalicie. Co wam to daje i czy słyszycie od klientów, że to było dla nich ważne przy wyborze właśnie was jako fotografów ślubnych? To jest chyba ważne dla nas. My to lubimy. Okay. W sensie lubimy, dlatego że stowarzyszenia fotografów jako takie, jeżeli teraz rozmawiamy o tym, no nie brzmią dla nas zachęcająco. My raczej się nie zrzeszamy, nie uczestniczymy w jakichś dyskusjach na forum, nigdy nas do tego nie ciągnęło, a wręcz nas od tego odpychało, ale być może jest to magia tego amerykańskiego stowarzyszenia i tego, że są tam fotografowie z całego świata. Rzeczywiście te zdjęcia są tam bardzo często czymś, co nam nie mieści się w głowie. To nam po prostu rozwala sufit, więc dla nas to jest ciekawe móc w tym uczestniczyć. Uczestniczymy w tym dość aktywnie i ja miałam też okazję brać udział w konkursie tam jako juror, więc w ogóle miałam dostęp do wszystkich tych zdjęć i mogłam widzieć, jak to wygląda od drugiej strony, kiedy my czekamy na to, żeby nasze zdjęcie zostało wybrane. Jak to się dzieje, że to zdjęcie zostaje wybrane i co wpływa na wybór tych jurorów i osób, które to oceniają. Więc dla nas to jest po prostu takie rozwojowe, czy to ma wpływ na klientów? Pewnie ma, na pewno. Klientów na pewno ma, bo klient, trzeba zakładać, że klient ślubny, czyli dwójka młodych ludzi, którzy planują swoją przyszłość wspólną, to nie są, przynajmniej takie założenie ogólne, że nie są to ludzie, którzy znają się na fotografii, więc dla nich takie nagrody są pewnego rodzaju takim punktem przekonującym. Zresztą fotografia jest takim dziwną dziedziną, że moim zdaniem nikt nie robi złych zdjęć, ani nikt nie robi dobrych zdjęć. To jest tak, że to, czy zdjęcie jest dobre, czy złe, to jest kwestia oceny konkretnej osoby i jeżeli mamy na stronie wyszczególnione jakieś nagrody, to mam takie wrażenie, że jest to taki certyfikat jakości trochę w fotografii, bo to też nie byle kto wybiera te zdjęcia i nie byle kto te nagrody przyznaje. Na pewno, chociaż też patrząc na to z drugiej strony, mamy do tego takie podejście, że zdjęcia, które wysyłamy na konkurs, to jest dla nas oddzielna kategoria. Raczej nie kierujemy się tym, wykonując reportaże ślubne, żeby tam wykonywać same zdjęcia na konkurs, bo to są specyficzne zdjęcia, których klient, pewnie jest to przekonujące dla klienta, kiedy wchodzi do nas na stronę. Nie wiem, czy ja chciałabym dostać od fotografa zdjęcia ze swojego ślubu, które byłyby zdjęciami konkursowymi.
jakby staramy się robić zdjęcia pod klienta, takie, żeby on był zadowolony, żeby osoby na tych zdjęciach wyglądały ładnie, żeby wszyscy byli uśmiechnięci, żeby pokazać to, jak ten dzień wyglądał ze wszystkimi tymi tam emocjami i jasne, ale jak najbardziej to przekazać. Razie... Niekoniecznie są to zdjęcia konkursowe. Ja mówię o tych najświeższych zdjęciach konkursowych. One powstały w Nowej Zelandii. To była normalna sesja komercyjna. To nie było coś takiego, co wy wymyśliliście i zrealizowaliście, tylko przy okazji tej sesji komercyjnej właśnie wpadły dwie tak dobre klatki, że aż postanowiliście je wysłać na konkurs. Tak właśnie było? No diabeł, bo to jest twoja działka. To jest bardzo ciekawa historia. Zdjęcia powstały na Islandii i powstały przy okazji po prostu wakacji. I co ciekawe, zdjęcia, które tam powstały, nie mieliśmy ze sobą fotografa, ja byłam tam z narzeczonym, więc realizowaliśmy te zdjęcia sami dla siebie i lubimy sobie robić takie wyzwania. To i bardzo często przychodzimy z wakacji zdjęcia, które robimy sami, wyzwalając aparat telefonem, które później są w stanie wygrywać w międzynarodowych konkursach. Więc... Czekaj, to nie jest zdjęcie z helikoptera? To jedno zdjęcie z helikoptera, a drugie, na które właśnie patrzymy, bo wisi u nas na ścianie, to jest zdjęcie zrobione z telefonu. No tak. O, szacun. Dobra. Więc to są prywatne tak, zdjęcia. Tak, robimy sobie. Tak, dokładnie. Są to zdjęcia z wakacji. Ale jest to sesja narzeczeńska, bo faktycznie to jest taka podróż po narzeczeńska. Super. Może. Rozumiem, że fotografa na ślub już masz wybranego. Nie to... przyjdzie w duecie, tylko sam. No właśnie, nie. Temat fotografa na ślub to był bardzo, bardzo, bardzo trudny temat i no i na szczęście udało się z niego wyjść jakoś starczu, ale dobrze. Nie będzie to Rafał. I bardzo dobrze, okej. Okay. Ale ja jestem zaproszony. Ale jest to strasznie trudne, to jest akurat ciekawy temat. Wybór fotografa ślubnego przez fotografa ślubnego i kiedy pisałam do fotografów ślubnych, oni wszyscy pisali, że tak, no, że to jest problem, że współczują mi tego wyboru. Tak. No ja też miewam ten problem, że na przykład nie chcę być zapraszany jako gość, który przy okazji zrobi kilka zdjęć. Wolę pójść jako gość, bez aparatu, bo wtedy ta obecność jednak przez wizjer no jest to taka ograniczona mocno. Tu też śmieszna historia jest taka, no ja obserwowałem tylko to z zewnątrz, chociaż też brałem udział, znaczy brane było pod uwagę moje zdanie w tej kwestii. Natomiast Diana napisała do 10, może 15 najlepszych fotografów ślubnych w Polsce. Naszym zdaniem. I tym 9 czy 14 musiała odpisać, że nie. I to było bardzo trudne, bo tak naprawdę to są, każdy z tych fotografów, do których ja napisała, no to są wierzchołek góry lodowej, jeśli chodzi o fotografię ślubną w Polsce. Super. Najlepszy z najlepszych. Wybór jest trudny. Wybór Więc jest mega trudny. Klienci mają ciężko, rzeczywiście. Dobra, a macie klientów, którzy dobrze was znają, bo śledzą wasze działania i filmy? Czy raczej z tą wiedzą docieracie do fotografów i trafiają do was przyszli kursanci? To znaczy ci, z którymi się stykacie, to są raczej fotografowie i oni przychodzą na wasze kursy? Tak czy jest, bywa też bardzo, tak, że właśnie bardzo, że klienci ślubni też was znają? Bardzo często fotografujemy śluby ludzi, którzy nas znają, którzy nas obserwują, którzy byli może na naszych warsztatach, którzy znają i to często są ludzie, którzy bardzo dobrze znają nasze filmy na przykład, są w stanie pytać o konkretne rzeczy na przygotowaniach. Ja często spędzam z facetami dużo czasu i oni bardzo często pytają o takie rzeczy, że ja trochę jestem w szoku, bo w tym momencie o czym innym myślę i dostaję takie pytanie, które no sam nie wiem co odpowiedzieć, bo zapomniałem, że o tym mówiłem w filmie. Kompletnie jestem nieprzygotowany do tego w danym momencie, ale tak, te reportaże ślubne z naszymi fanami, a to brzmi... Nie, po prostu oglądaczami. Z naszymi widzami reportaże ślubne to jest mega przyjemna rzecz, bo oni wiedzą czego się spodziewać, wiedzą z kim pracują. My wtedy mamy takie poczucie, że darzą nas takim szacunkiem do naszej pracy. Nie jesteśmy taką służbą fotograficzną. Poza tym oni mają jasne oczekiwania, które my bardzo łatwo, no bo po prostu to robimy, potrafimy spełnić. No, klient, który nie wie, czego oczekuje, a potem jest zdziwiony, że oczekiwał czegoś innego, dostał czegoś innego, jest bardzo trudnym przypadkiem. Więc jeżeli my mamy ludzi, którzy dokładnie wiedzą, czego się po nas spodziewać, a my po prostu możemy to zrobić, to jest dla nas ogromny komfort. Dyrektora, wychowujecie sobie klientów. Można tak powiedzieć. Diana, Rafał, wy prywatnie jesteście rodzeństwem, a zawodowo kto za co jest odpowiedzialny podczas zlecenia ślubnego?
i bo tego robicie najwięcej, to spotyka się i komunikuje z parą i jak podczas fotografowania, obróbki i składania fotoksiążki, jak wy się dzielicie tymi wszystkimi obowiązkami? Generalnie jest tak, że jak przychodzi na przykład wiadomość czy jakieś zapytanie dotyczące ślubu, to mamy taki system, kto pierwszy, ten lepszy. I to w takiej zasadzie, że po prostu zbierają nam się nowe zadania do wykonania i kto ma chwilę, żeby się tym zająć, to się po prostu tym zajmuje. Opróżniamy sobie skrzynkę mailową w miarę na bieżąco. Podczas reportażu dokładnie tak samo jest, przy czym Diana przez to, że jest dziewczyną, po prostu pracuje z kobietami, a pracuje z facetami w tych takich sytuacjach bardziej krępujących. Natomiast generalnie w ogóle nie mamy żadnego podziału. Jesteśmy tak na równi i każdy robi co może, każdy próbuje działać na wspólną korzyść. Czyli jeżeli ja wpadnę do fontanny, to Diana będzie mnie wyciągać. Będę robić zdjęcia wtedy. Myślałem, że mogę na ciebie liczyć. Także podział jest taki równy. Nie mamy podziału, tak to można powiedzieć. Nie mamy podziału, każdy robi tak, żeby było po prostu jak najlepiej, więc w zależności od tego, kto ma więcej w danej chwili energii albo czas, albo zobaczy, że przyszedł na przykład mail, to wtedy tak się komunikujemy. Idąc dalej, jeżeli chodzi o przygotowanie materiału dla pary młodej, staramy się, tu akurat jest taki nieformalny podział, że ja jestem odpowiedzialna za, jak to się ładnie mówi? Edycję. Za edycję, czyli wybór zdjęć. Dobrze, Rafał, byłeś na Diana studiach? Diana studiowała 2 miesiące na powiedz, gdzie ty studiowałeś? W Uniwersytecie Warszawskim. W szkole studiowała 2 miesiące i dzięki temu, że jest wykształcona, to wiemy, jest odpowiedzialna za edycję. Tak, Rafał zajmuje się potem już przygotowaniem materiału do klienta bezpośrednio, aczkolwiek ostatnio to się trochę tutaj zaburza. Mam ma swoje inne powody. Ważniejsze rzeczy do robienia. Więc tak, no staramy się, nie mamy podziałów, nie ma szefa w tej firmie po prostu. No to teraz was zastrzelę, bo mam bardzo konkretne pytanie o śluby właśnie od słuchacza. Czy macie jakieś ulubione ustawienia ISO, czasu, przysłony podczas reportażu ślubnego? Ja wiem, że to jest strasznie ciężkie pytanie, bo możecie odpowiedzieć, to zależy. Więc dorzucę tylko koło ratunkowe od siebie, że mówimy o sytuacji w ciemnym kościele. Dla nas to jest w sumie bardzo łatwe pytanie, bo my rzeczywiście mamy, mamy swoje ulubione ustawienia. I oczywiście, to zależy od sytuacji, ale są ustawienia, do których staramy się dążyć. I takim ustawieniem na przykład jest otwarta przysłona. Tak. Czyli u mnie to jest zawsze 1-4-1-2, u Diany zawsze to jest 1-4-1-2. Więc staramy się, znaczy staramy. My po prostu tak robimy. To w sumie jest niezależne od sytuacji. No chyba, że oczywiście, jeżeli jest portret grupowy, to wiadomo, że staramy się wtedy przymknąć, żeby mieć wszystkich to ostrych. To 1-8, tak? Tak, wtedy robimy te zdjęcia bez głębi. Ale tak, staramy się mieć jak najniższe ISO, bo ISO, wiadomo, to chyba każdy stara się mieć jak najniższe, więc to są już 2 ustawienia z 4, które wiemy jak ustawić i zawsze staramy się tak samo ustawić. Czas 1-250. O, proszę bardzo. Bo kiedyś miałem 1-125 i Diana mówiła, że mam poruszone zdjęcia, więc od tamtej pory mam 250, ale ja robię też dużo w automacie robię i to jest ciekawostka. To jest straszne. Ale to dlatego, że trochę się czasy zmieniły i aparaty teraz robią coraz lepsze zdjęcia w automacie, ale nie, że w zielonym aparaciku, tylko na przykład ISO mam auto, czyli mam 1-2 przesłonę, czas 1-250 i ISO automatyczne. I wtedy próbuję schodzić z ISO jak najniżej, ale to też jest taka sytuacja, że nawet jeśli aparat ma, oczywiście ma ograniczenia i powiedzmy na ISO 6400 już zaczynasz umieć, a zdjęcia muszę zrobić na ISO 12800, no to nie mam wyjścia, bo po prostu już mam maksymalnie otwartą przesłonę i mam czas, w którym zdjęć nie poruszam. Oczywiście mogę zejść z czasem do setnej i tak też robię, ale generalnie no nie przejmuję się tym ISO. Ale mówimy o tym na warsztatach jako jedno z pierwszych zdań, że my staramy się dużo rzeczy upraszczać, więc myślę, że kwestia ustawień to jest rzecz zupełnie poboczna, więc jeżeli rzeczywiście jest tak, że są pewne sytuacje, w których się fotografuje i te sytuacje są dość powtarzalne, to no nie ma co tutaj dorabiać sztucznej ideologii do tego, że tutaj mamy takie ustawienia, a w takich sytuacjach takie. No oczywiście jakby musimy dopasować się do zastanej sytuacji, ale jest pewien styl, jest coś, co się podoba w zdjęciach i chyba każdy próbuje po prostu do tego dążyć. Ja jestem zdania, że jesteśmy za tym, żeby mieć dużą głębię, żeby mieć niskie ISO, żeby to były zdjęcia dobrej jakości, żeby nie były poruszone, więc mało musimy... głębię. No tak, u nas, my mamy swój język, więc czasem jak coś mówię, to mówię być może odwrotnie, ale w naszym języku to jest tak, jak ma być. To jest odwrotnie. Okej, to było pytanie od słuchacza, a teraz pytanie ode mnie. Co się działo z wami przez ostatnie kilka lat właśnie? Mniejszej aktywności na YouTubie.
Możecie streścić? Tak. Najpierw było tak, że filmy się rozwijały i coraz bardziej skomplikowane filmy zajmowały coraz więcej czasu w sensie produkcyjnym. No i doszliśmy do takiego momentu, w którym filmy zaczęły nam zajmować 3 miesiące pracy przy filmie w zasadzie wyłącznie. To nie wygląda pewnie tak z zewnątrz, ale one są bardzo, bardzo, bardzo czasochłonne. Są zaskakująco bardzo czasochłonne. I nie mogliśmy zrezygnować z pracy jako fotografowie, bo nie mielibyśmy o czym robić filmów. Nie mogliśmy zrezygnować z pracy jako fotografowie, bo nie mielibyśmy żadnych przychodów i to było dla nas podstawą. Więc nie mogliśmy postawić działalności tej YouTube'owej przed fotografią tą rzeczywistą, więc zostaliśmy wierni fotografii. Natomiast później trochę sprawy osobiste nam zmieniły naszą rzeczywistość. Był jeszcze moment filmów płatnych, które może dla niektórych to był moment jakiejś naszej niższej aktywności na YouTubie, a myśmy byli aktywni, tylko po prostu nie każdy chciał zapłacić i się o tym dowiedzieć, ale no właśnie, są tam też filmy płatne, pytanie. Które też wymagały bardzo, bardzo, bardzo dużej ilości pracy, żeby taki film wyprodukować. Kto widział Władcę Barw, to może się domyślić tego, jak to wygląda. A później rzeczywiście już... później po prostu... Sprawy osobiste nas bardzo mocno zablokowały nas przy pracy. Jasne. Jak najbardziej. Ja się zgadzam z tym, że widać w tych filmach ich pracochłonność. No bo tam to nie jest tylko nagrać film, ale te grafiki... przekopanie internetu albo swojej głowy, żeby tą wiedzę wydobyć, to na pewno bardzo dużo zajmuje. A tam pewnie było dłubania bardzo, bardzo dużo godzin, żeby to tak fajnie się oglądało. No problem z tymi filmami, jeszcze przepraszam, że ci przerwę, ale problem z tymi filmami był taki, że przyszedł taki moment, gdzie ogłosiliśmy, że filmów nie będzie, że muszą być płatne, one były płatne faktycznie. I z tych filmów, które robiło się 3 miesiące, a tam one trwały pół godziny, powstał Władca Barw, który ma 74 minuty. No to proporcjonalnie jego czas powstawania był 2,5 razy dłuższy. No nie był 2,5 razy dłuższy, bo ja już wtedy troszeczkę inaczej do tego podszedłem, bo skoro to był film płatny, to mogliśmy trochę te filmy postawić przed fotografią, bo wiedzieliśmy, że to też dla nas jest jakieś źródło przychodu, które nas utrzymuje. No ale generalnie im dłuższy film, tym więcej pracy i tak to jest właśnie. To czego się nauczyliście podczas tej próby spieniężenia kanału? Są jakieś lekcje, które wyciągnęliście? Ja wyciągnąłem taką lekcję, że zawsze... Tak myślałem, że się w ogóle wszyscy mówili, że to się nie uda, że to nie w tym kraju. W tym kraju nikt nie zapłaci za filmy. A ja się nauczyłem tego, że w tym kraju można bardzo wielu ludziom sprzedać dobry film. I wszyscy ci, którzy oglądali te filmy, którzy chcieli tej wiedzy otrzymać, wszyscy są zadowoleni. A przynajmniej przeogromna większość, bo pewnie pojedynczy malkontenci się znajdą. Ale nauczyłem się tego, że Polacy nie są Polakami. Że to jednak jest trochę inny naród niż wcześniej myślałem, czyli tak jakby antyzawiodłem się na Polakach. My też mamy bardzo fajnych, bardzo fajnych, aktywnych widzów, którzy to widać, jaki mamy stosunek na przykład subskrypcji do ilości wyświetleń. To widać po tym, że oni się wzięli w garść i po prostu zapłacili za ten film, żeby on powstał, żeby nam było miło i żebyśmy mieli motywację i żebyśmy chcieli go zrobić po prostu. Więc to widać po tym, ile osób przychodzi do nas na warsztaty, że to nie są po prostu liczby takie zwykłe, które są gdzieś tam właśnie w ilości subskrypcji, tylko naprawdę tam są ludzie, którzy w jakiś sposób doceniają i widzą i im się podoba to, co robimy i po prostu są w stanie na to zareagować, kiedy po prostu wzywamy ich do tablicy. Czyli myślisz, że my zrzeszamy takich fajnych ludzi po prostu? Tak. To w takim razie trochę was podpuszczę. Co ze współpracami jako influencerzy? Wy robiliście sobie opinię znawców sprzętu, zebraliście publiczność, jak mówicie, fajną publiczność, wierną, więc sponsorzy odcinków na pewno by się znaleźli. Mieliście takie propozycje i do teraz nie wiem, czy mieliście jakąś współpracę z Olympusem i Nikonem, czy po prostu pracowaliście tymi sprzętami, mogliście o nich bardzo dużo powiedzieć. Powiedzcie coś o tym, czy były te współprace, czy się przed tym zawsze zbranialiście. Myślę, że gdybyśmy zrobili ten kanał po angielsku, to mielibyśmy współpracę z firmami. Natomiast jeśli chodzi o współpracę z polskimi firmami, w Polsce nie ma producentów, są tylko dystrybutorzy. Nie ma takich dystrybutorów generalnych, światowych, więc budżety na jakiekolwiek reklamy w tych firmach są minimalne. I faktycznie tak jest, że bardzo wiele firm się zgłaszało, ale szykuje nam się współpraca dopiero w tym roku, taka pierwsza, poważna. Nie o to chodzi, że oni się zgłaszali, bo my oczywiście każdy, kto produkuje filmy na YouTubie, chce mieć sponsorów. To jakby nie ulegało wątpliwości, że jest to jakaś forma zarabiania. Poza tym jest to po prostu forma taka udogodnienia. Czyli jeżeli ma... To są nowe możliwości. To są nowe możliwości i dla nas nawet to było ważniejsze. Więc
chcielibyśmy bardzo. Zawsze marzyła nam się współpraca z Nikonem. Nikon śniło nam się to po nocach, ale nic takiego się nigdy nie wydarzyło, niestety, na czym upolewamy. Więc to nie jest też takie proste, jak się wydaje tym ludziom po drugiej stronie monitora, że oglądają film, w którym jest powiedziane, coś jest dobre i my i byśmy chcieli, żebyś... Tak, no. My byśmy chcieli, żeby tam ktoś nam za to zapłacił. Byłoby fajnie. Mhm. Ktoś chciałby nam zapłacić, to tutaj jesteśmy, przyjmiemy. Chyba ty. Ale mamy dobre relacje z różnymi firmami i nie jedna firma bardzo nam pomogła, ale to właśnie bardziej w takiej kwestii takiej współpracy, że czegoś potrzebowaliśmy, mogliśmy napisać i do danej konkretnej sesji mogliśmy konkretny sprzęt otrzymać i to było super. Znaczy, nasza marka otwiera nam trochę drzwi do tych firm w takim sensie, że nie musimy wypożyczać sprzętu z wypożyczalni, tylko możemy napisać do Nikona i pożyczyć Nikona na przykład i tak mogliśmy pożyczyć od Nikona w jednym momencie Nikona D4S i D5. Naraz mieliśmy i mogliśmy sobie popracować tymi aparatami podczas reportażu i sprawdzić, jak się sprawdzają dwa najdroższe Nikony w reportażu ślubnym. Ale co chciałabym jeszcze powiedzieć, nigdy nie opłacało nam się zareklamować jakiegoś produktu, więc myślę, że to jest ważne dla osób też, które chciałyby się otworzyć na współpracę z firmami. Nie opłaca się robić filmów dla firm, więc jeżeli coś jest fajne i się tego używa i rzeczywiście gdzieś tam to jest siłą rzeczy używane, no to wtedy to jest super, ale tak, żebyśmy wyprodukowali film, bo coś nam się, jakby dobrze nam się tego używa, ale ktoś nam za to zapłacił, to nie zrobilibyśmy tego. My czerpiamy korzyści takie finansowe z zupełnie innych źródeł, więc stąd dla nas nie jest... się filmy płatne. Tak, dokładnie. Dla nas nie jest opłacalne współpracowanie teraz z markami, które będą nam wciskały niepotrzebne rzeczy, tylko dla nas tymi, przed którymi odpowiadamy, to są widzowie. I chyba tak już zostanie na zawsze. W robieniu filmów na pewno jesteście mocni, zdecydowanie, więc pytanie, co z filmem na potrzeby klientów? Jak dużo ich zrobiliście i dlaczego pomimo odpowiedniego sprzętu i wiedzy nie pozycjonujecie się jako szpec od fotografii i filmu, tylko zostajecie przy samej fotografii? Wiem, że tych filmów kilka zrobiliście, ale one są gdzieś tam głębiej na waszej stronie internetowej i trzeba do nich zwyczajnie dotrzeć. Z tymi filmami to jest tak, że myślę, że zrobiliśmy ich kilkadziesiąt. Nie jestem tak z głowy w stanie powiedzieć, ile ich powstało. Na pewno więcej niż kilkanaście, więc pewnie kilkadziesiąt, ale to są bardzo często firmy, duże jakieś korporacje. Oni te filmy wykorzystują do jakiejś wewnętrznej takiej komunikacji. Czasem to są filmy do takiej jakiejś reklamy zewnętrznej. Natomiast my w 99% przypadków nie mamy prawa do publikacji tych filmów. Oni robią to na własne potrzeby i zachowują to dla siebie. Natomiast nie robimy filmów tak, znaczy nie jest to nasz taki pierwszy cel, jeśli chodzi o pracę. Nie, to jest to też nasza forma tylko, rozwoju, że tak. ze zdjęć przechodzimy do filmu. Jasne, czyli wynika chcecie z tego, przy fotografii. Tak, a wynika to z tego, że to bardzo dobrze widać podczas reportażu ślubnego, kiedy stoją fotografowie i filmowcy w jednej sytuacji, w jednym momencie i my mamy w rękach dwa aparaty i mamy dwie torby z obiektywami i lampami, a filmowcy mają po prostu całego busa sprzętu i biegają z dronem, biegają z gimbalami. Jest bardzo dużo sprzętu do tego potrzebne i jest to bardzo trudne działanie, bo kiedy my wciskamy spust i robimy w ciągu sekundy 10 klatek, filmowcy muszą utrzymać kadr, który ma 10 sekund i przez 10 sekund zachować ostrość, dobrą ekspozycję, jeszcze ruch kamery. No i trzeba pamiętać o tym, że ja tam jakiś siłacz nie jestem, ale mam siostrę jeszcze, która jest kobietą i w tych filmach jest nam po prostu bardzo ciężko fizycznie. To jest trudna praca i pamiętajcie, fotografowie wszyscy, jak przed wami stoi filmowiec, to mu nie utrudniajcie, tylko mu pomóżcie, bo... My mamy wielki szacunek do filmowców, tak. wiemy, tam liznęliśmy tematu i zdajemy sobie sprawę, jak jest to trudne, więc... Robimy trochę z naszego lenistwa, a trochę z tego, że po prostu wiemy, że to jest trudna praca. To w takim razie opiszcie, jak wygląda w tym momencie wasza typowa usługa ślubna, a jak korporacyjny dwugodzinny event. Opiszcie, ile pracujecie, jak szybko, na ile aparatów. Macie jakieś dodatki, nie wiem, drona wykorzystujecie albo jakąś fotobudkę. Tak, mamy wszystko, co jesteś w stanie wymyślić. Ale tak standardowo reportaż zaczynamy od przygotowań, kończymy na późnych godzinach przyjęcia. Bardzo rzadko robimy sesje takie jak plenery. Bardzo rzadko te zdjęcia robimy, dlatego że pracujemy z parą przez cały dzień podczas reportażu, wykonujemy dla nich zdjęcia portretowe już w trakcie reportażu, w tym dniu, w którym wyglądali tak, jak rzeczywiście wyglądali, a nie udają, że to jest ten sam dzień. Więc bardzo rzadko wykonujemy te dodatkowe sesje wszystkie. Podczas reportażu jesteśmy z klientami do 12 godzin, czyli pracujemy przez
przez cały dzień, od pierwszej do pierwszej na przykład. Jasne. I faktycznie jesteśmy do dyspozycji oboje, jesteśmy w stanie pracować osobno, my jesteśmy w stanie się rozdzielić. Z panem młodą jest Diana, ja jestem z panem młodym na przykład. I co? I mamy dwa zestawy, kompletne dwa zestawy sprzętu. Teraz przeszliśmy na bezlusterkowce, fotografujemy. Jest o tym cały film u nas na kanale, jest dość popularny. Ty nie, o tym jest temat, szedłeś tematu. Ale Kuba pytał też o sprzęt, więc o sprzęt jest też bardzo ważny. Ja tylko jeszcze chciałam wrócić do oferty, że nasza oferta... Oferta ślubna jest wypracowana przez kilka lat i głównym motywem przewodnim pracowania nad nią było to, żeby mieć komfortowe warunki pracy i żeby się tak nie zajechać, żeby mieć ochotę robić te zdjęcia. Więc jeżeli jest tam zapisane, że pracujemy 12 godzin, to wynika to z tego, że po prostu już podczas 12 godzin pracy można się tak zmęczyć, że w 14 godzinie to jest figurowanie, a nie pracowanie. Mm-hmm. Więc nasi klienci to rozumieją i się z tego jakby... To jest dla nich argument, który jest okej. Jeżeli chodzi o sesje portretowe, no to też mieliśmy bardzo długo problem z tym, że to się ciągnęło bardzo długo, że nie byliśmy w stanie skończyć tych reportaży, bo czekaliśmy jeszcze na jakąś parę, która wróciła z podróży poślubnej, ale akurat nie było pogody, więc czekaliśmy. A potem przychodziła zima i czekaliśmy na następne wakacje i tak, zdarzyła nam się para, której wykonaliśmy sesję portretową w półtora roku po ich ślubie. Tak. Rekordziści. Co wydało nam się to zupełnie dziwne, więc po prostu rozdzieliliśmy sobie to w ofercie, więc ta oferta, którą my mamy, to jest po prostu efekt jakichś takich doświadczeń, jakkolwiek to brzmi. Dobra, a co z tymi dodatkami? Latacie dronem? Tak, latamy dronem, jeśli chodzi, ale tylko do zdjęć latamy dronem, więc czasem jak jest ładne otoczenie, to wzbijamy się na taką malutką wysokość. Tu i teraz na szybko robimy kilka zdjęć i chowamy helikopter do bagażnika, tak żeby nam nie przeszkadzał. Wykonujemy też fotobudkę, ale taką inną niż wszyscy, bo nasza fotobudka nie wygląda tak jak taki słupek, który robi zdjęcia i tam jest taki śmieszny pan. Tylko nasza fotobudka wygląda tak, że mamy takie mini studio i tam jest taki śmieszny pan. Tam jest taki śmieszny pan właśnie. To jest ten ja. Jest śmieszny pan, tak? I w ogóle ostatnio już opracowaliśmy sobie taką metodę, że ta fotobudka sama nie wyzwala zdjęć, więc ja ją wyzwalam i teraz jest tak, że stoi sobie fotobudka, podchodzą goście, pozują do zdjęć, a ja pracuję na parkiecie i robię im zdjęcia jednocześnie zdalnie. I tam wchodzą i nikt nie wie, jak to się dzieje, że jak się akurat uśmiechają i tam już wypozwani, no to dobra, to teraz stajemy. Tak, sztuczki, magiczki Rafała. A to ja ich tam podglądam z parkietu i... Dobre. I tak. Więc to tak mimowoli się wykonuje. I część klientów, pomimo tego, że to nie jest taka klasyczna fotobudka, która kradnie trochę imprezę, chociaż nasze fotobudki zwykle kradną całą uwagę gości, ale nie jest to takie wydarzenie, jakim są zwykłe fotobudki. Takie klasyczne fotobudki to... Mimo to klienci wybierają je często, bo po prostu jakość światła na tych zdjęciach jest studyjna. To są studyjne zdjęcia, które dostają o, też. O tak, faktycznie to bym mógł zarzucić w większości fotobudek, że to światło jest po prostu żadne. Tak. Strasznie smętne. Dobra. Tak. Ale mamy też w ofercie na przykład fotografię analogową, co jest... Czy ją mamy? Jeszcze ją mamy. Jeszcze ją mamy, chociaż teraz to będzie dużo trudniej, bo zmieniliśmy po prostu markę aparatów i dotychczas było tak, że mieliśmy cały sprzęt Nikona i kiedy trzeba było wykonać zdjęcia analogowe... To po prostu body wyciągaliście analogowe. Tak, zmienialiśmy korpusy. A teraz z tymi aparatami Sony jest troszeczkę inaczej, więc to jest do rozwiązania jeszcze temat na przyszły rok. No dobra, macie mnóstwo rzeczy rozkminionych, naprawdę jesteście mocni w technikaliach i wiedzy w ogóle, czyli macie wszystko, żeby uczyć fotografii w dzisiejszych czasach. Macie wiedzę, publiczność, umiejętności wystąpień przed kamerą. I w takim razie, co was powstrzymuje przed tym, żeby wypuścić serię kursów online? Mamy taką... Tak mi się wydaje, że kursy online to jest coś pośrodku pomiędzy warsztatami, a filmami, które już produkujemy. Problem polega na tym, że tak generalnie my się w ogóle nie czujemy mocni w fotografii. Ja w ogóle nie mam takiego poczucia, że jesteśmy jakimś autorytetem. To, że ktoś chce nas słuchać, to jest tylko i wyłącznie... To siedzi w jego głowie. On ocenia, że jesteśmy w czymś, powiedzmy, mądrzy i chce nas posłuchać. I to jest... I to za sprawą tego w ogóle jesteśmy w internecie i w ogóle cokolwiek mówimy. Gdyby nie fakt, że gdybyśmy mieli sami siebie oceniać, gdybym ja miał, za ciebie też mówię, ale gdybym miał sam siebie oceniać, to ja bym nie polecał mnie słuchać. Ja też zdecydowanie nie polecam. Ty jesteś małpa, ale... Dobra, wyłączamy w takim razie podcast. Dziękuję, do widzenia. Nie, ale mi się kojarzy taki kurs online z przekazaniem jakichś takich
takiej wiedzy ogólnej, takich ogólnych praw. My nic takiego nie robimy. My przekazujemy bardzo subiektywne podejście do tematu i uczymy, znaczy nie uczymy, jakby pokazujemy ludziom, jak my to robimy, co wcale no, nie musi być dobre, więc taki to dobra, kurs to zobaczcie, jak ja to widzę. Z taką wiedzą ze studiów. Czyli, to moim zdaniem idealnie się nadajecie na kurs online, bo wydajecie gotową wiedzę. Jeżeli ktoś właśnie takiej wiedzy potrzebuje, odpala film, dostaje tą wiedzę. Więc dlaczego nie miałoby to być sprzedane w formie kursu, gdzie dokładnie tak samo. Jest zagadnienie, jest rozwiązanie, można skorzystać, można wypracować swoje, ale to jest bardzo, bardzo atrakcyjne i proste w odbiorze i zastosowaniu, więc moim zdaniem kurs online idealnie by się sprawdził przy waszej serwowanej wiedzy. Co wy na to? Pewnie to trochę też tak jest, że taki kurs musiałby być w jakimś sensie ustandaryzowany, czyli to tak na potrzeby tej rozmowy uznajmy, że to są jakieś powiedzmy od podstaw fotografii, czyli musielibyśmy najpierw nauczyć, czyli hipotetycznie załóżmy, że robimy kurs dla początkujących. I tu jest taki problem, że ja się w ogóle w tym na przykład nie czuję mocny. Czuję się mocny w sytuacji, w której umiem obsłużyć aparat, potrafię zrobić oględnie poprawny kadr, taki nie jakiś fenomenalny, epicki, tylko po prostu nie straszny. I od tego momentu my kształtujemy sobie własne sposoby, własne schematy. No na warsztatach, te całe warsztaty są oparte o to, co wypracowaliśmy sobie sami i to w ogóle nie jest nic, czego można się dowiedzieć z książki, czego można się dowiedzieć na studiach. To są kompletnie takie, no takie wyssane z palca trochę rzeczy, ale tak jest na podstawie naszej pracy zawodowej, czyli przez 10 lat po prostu zrobiliśmy tak, a potem zrobiliśmy inaczej i która z tych metod zawiodła, a która zadziałała świetnie i mówimy o tym, co zadziałało świetnie. I trochę taki kurs byłby oderwany od takiej ogólnej wiedzy, tak jak Diana powiedziała na początku tej pierwszej części tej rozmowy, że płytka głębia ostrości. My w ogóle wszystko odwrotnie, wiele rzeczy odwrotnie rozumiemy. My też na przykład liniowe źródło, liniowe spektrum i to też na warsztatach o tym mówię i my mówimy o tym wprost, że my nazywamy liniowym spektrum to, co dla fizyków jest spektrum nieliniowym, czy odwrotnie. To akurat chcielibyśmy dobrze nazywać, to jest po prostu chcielibyśmy dobrze, logiczne. Ale to chodzi o to, że my nie to wychodzi. Sobie sami inaczej to rozumiemy. Sami sobie to stworzyliśmy, czyli to nie jest coś, czego się naczytaliśmy w książce i teraz powtarzamy to samo, tylko to jest coś, co dotknęło nas w pracy, napotkaliśmy problem, znaleźliśmy na niego rozwiązanie i tak między sobą rozmawiając, ja powiedziałem do Diany, że to jest spektrum liniowe, bo przypomina bardziej linie niż takie poszarpane. A potem poszedłem do Centrum Nauki Kopernik i stoi tam mądry pan z brodą i wygląda na mądrego człowieka i ja mu do niego mówię, bo to jest spektrum liniowe, on się na mnie patrzy, a to spektrum liniowe według fizyków to jest zupełnie odwrotne niż to liniowe według nas. Więc Rafał chciał zaszpanować, a wyszło jak zawsze, ale odpowiedzią na kursy online chyba jest, najłatwiej byłoby powiedzieć, że my zrobiliśmy kursy online i to są te nasze właśnie płatne filmy, w których ta wiedza jest przekazywana, ktoś może do niej wielokrotnie wrócić i tam jest bardzo, 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 bardzo dużo wiedzy. Tam w zasadzie, jeżeli ktoś będzie bardzo uważnie to oglądał, jest 90% tego, co my wiemy i umiemy, więc jeżeli można powiedzieć, że te kursy online już są, z tą różnicą, że nam kurs online chyba kojarzył się z jakąś taką nudą, w sensie jakby no, nie chcemy teraz kopiować i teraz uczyć kogoś czegoś, co już ktoś inny tak jakby czyli, zrobił. Czyli, że to nie sztampowe tak jest, tak? Znaczy, no myślę, że jest wybór na rynku. Jeżeli ktoś chce się nauczyć czegoś konkretnego, chce się nauczyć na przykład obsługi Lightrooma, no to nie musi sięgać po to do nas akurat. No jasne. Chociaż może. Okay, jak ale na pewno, jeżeli wszystkiego zrobimy, nauczy, jak tak, się nauczy wtedy tej takiej standardowej fotografii, czyli ktoś mu powie trójpodział na przykład w kadrze, to przyjdzie do nas i dowie się, jak sobie to uprościć, jak może nie musieć o tym wszystkim pamiętać, jak podczas reportażu zrobić zdjęcie z trójpodziałem bez zasady trójpodziału. Poza tym, jeżeli robimy filmy, to my się po prostu też tak tym mówiąc prosto jaramy, więc nie chcielibyśmy robić czegoś, co nam się wydaje w jakiś sposób nudne. No nie mówię, że ten kurs miałby być nudny. Pewnie spróbowalibyśmy zrobić tak, żeby nie był, chociaż dobra. Na pierwszy rzut ucha wydaje nam się, że byłoby to jakieś takie. To ja wam zasugerowałem. Zresztą myślę, że wiele osób myśli podobnie, żebyście jednak robili te kursy. Powiedzcie, co jeszcze mniej lub bardziej wprost sugerują wam anonimowi odbiorcy internetowi i czy trafił się kiedyś jakiś sfrustrowany fotograf, który sugerował, że wciska ciemnotę ludziom, albo sprzedaliście się po prostu za srebrniki. Mieliście jakieś nieprzyjemne sytuacje, gdzie musieliście interweniować, odpisywać? Mamy takie sytuacje cały czas, natomiast mamy na to świetny sposób.
Jak dawaj. Komuś się nie podoba, to go wyrzucamy. Bo mu się nie podoba, żeby mu nie szpecić życia. Czyli są drzwi, przez które można wylecieć. No tak, ale to też tak jest, że jeżeli... No ja jasno kiedyś w filmie powiedziałem, że jeżeli ktoś zaczyna jakieś osobiste wycieczki robić, taką krytykę bez sensu, no to nie ma miejsca. Nie ma też miejsca na to, że komuś się wydaje i zaczyna to stwierdzać, bo to jest takie sianie trochę błędnych informacji. Teraz na naszym kanale jest film, który w 2 tygodnie stał się naszym 2. najpopularniejszym filmem w ogóle na naszym kanale. Ma 100 tysięcy wyświetleń. Mhm. I on dotyczy przejścia z lustrzanek na bezlusterkowce. I jest cała masa ludzi, którzy uważają, że lustrzanki są w ogóle najlepszymi aparatami na świecie i że te bezlusterkowce to jest wciskanie ludziom po prostu nowej technologii, znaczy niczego w zasadzie nowego, za pieniądze, które po prostu trzeba wydać na sprzęt, czyli firmy chcą zarobić i nam wciskają nowe aparaty. A prawda jest taka, że oczywiście można wybrać lustrzankę ponad bezlusterkowca, absolutnie z tym nie dyskutuję i rozumiem, że jeżeli komuś podoba się obraz z wizjera optycznego i to takie kliknięcie lustrzanki i to, że ona jest taka ciężka i że jest taka duża i taka masywna i taka... Ma swój klimat lustrzanka, oczywiście nie jest taką elektroniczną zabawką, jaką są bezlusterkowce, ale jeżeli ktoś zaczyna mówić o tym, że lustrzanka lepiej mu łapie ostrość niż bezlusterkowiec, no to po prostu zwyczajnie nie ma racji. Nie miał najprawdopodobniej tego aparatu w ręku, znaczy nie ma porównania, nie miał tych dwóch aparatów w ręku, nie porównał ich i to są bardzo często takie opinie, które po prostu sieją błędne informacje. Mówią też ludzie i my takich, znaczy bardzo dużo takich komentarzy zostawiamy, teraz zostawiliśmy bardzo wiele takich komentarzy, ale po prostu się stosunkujemy jakoś do nich, znaczy jak odpowiadam na te komentarze. Natomiast jeżeli ktoś mówi, że ja pokazuję fakturę za to, że kupiliśmy sobie aparat Sony, a ktoś mówi, że Sony zapłaciło nam za to, żebyśmy ten film zrobili, no to takich ludzi wyrzucamy, bo to po prostu zwyczajnie jest nieprawda. To nie ma sensu, żeby nie ma argumentu do rozmowy w internecie. Tak jest. Tak. Dobra. Ale też tak jakoś bardzo się tym nie przejmujemy. W sensie myślę, że znaczy, super, są jakieś że piszą, gwiazdy, bo... które tam walczą z hejtem. No my nie będziemy walczyć z hejtem, więc po prostu jeżeli jakiś komentarz jest naprawdę taki, że nie ma sensu, żeby on był, to go wyrzucamy i po prostu idziemy na rower, no. Tak, ale hejterzy to jest dobra rzecz, bo znaczy to jest ogólnie zła rzecz, ale jak już taki hejter napisze komentarz, algorytmy YouTube'a patrzą, ale tutaj piszą komentarze i oczywiście ten film zaczyna lecieć coraz lepiej, więc każdy hejter przyczynia się do naszego sukcesu. Dobra, czyli jest szansa na to, żeby się też przyczynili do rozrostu kanału. Fajnie. Tak jest. A skąd dowiadują się o was klienci? Czy wy inwestujecie w jakąś reklamę? To jest bardzo trudne pytanie, na które sami trochę też nie potrafimy sobie odpowiedzieć, bo... Spędzamy długie godziny na telefonie, analizując to i nie wiemy. Próbujemy znaleźć źródła ruchu. Mamy Google'owego Analyticsa, którym próbujemy znaleźć, skąd przychodzą do nas ludzie. Ale okazuje się, że tak, że bardzo wielu klientów po prostu zna nas z YouTube'a. To są nasi widzowie. Wielu klientów... Kiedyś bardzo nam pomogło to, że ja pisałam pracę magisterską na temat pozycjonowania stron i jako wzór tego wziąłam sobie naszą stronę, którą rzeczywiście wypozycjonowałam i wtedy mieliśmy dużo klientów stąd. Ale... Z Google. Super. Z wyszukiwania. Byliśmy drudzy w wyszukiwaniu na Warszawę. Tak, więc... ale to tylko krótka chwila była, a potem Diana się przestała tym zajmować. Potem przestała się uczyć, więc już przestała. Trzeba poszukać studenta, któremu się wciśnie podobny temat. Tak. Tak, a z polecenia mamy też klientów, ale to tak, z to polecenie u nas działa trochę tak, że był u nas, mieliśmy jakiegoś klienta, pracowaliśmy z jakimś klientem, po czym nagle po 3 latach ktoś się odzywa. To nie jest tak, że... Z dużym odroczeniem. Tak, my mamy za wysokie ceny, aby ludzie mogli tak jakby się polecać. Jest wielu fotografów dużo tańszych i po prostu no, ciężko jest polecić nas jako... Mam rację. Ale lubimy się też z konsultantkami ślubnymi. Nawet lubimy się bardzo. No właśnie, powiedzcie coś o tym. Macie też stamtąd jakieś źródło pozyskiwania klientów, tak? Konsultantki ślubne są super, bo z nimi można robić nie tylko reportaże ślubne, ale one dają takie trochę inne spojrzenie na życie. Na przykład Diana ostatnio miała kupować garnitur z konsultantką ślubną. Innego dnia fotografujemy konsultantki ślubne, bo robią sobie zdjęcia reklamowe. Jak chcemy zrobić coś dla siebie, to dzwonimy do jakiejś konsultantki ślubnej, a ona nam coś doradza. Na przykład bieliznę, czy tam coś tam, to Diana z tym zajmuje. Także to są stylistki takie... też. No tak. My po prostu je lubimy i jakoś tak nam się trafia, że jak już mamy ślub, na którym współpracujemy z konsultantkami ślubnymi, to zawsze to są jakieś super osoby i wiadomo, że różnych ludzi spotyka się na ślubach i z niektórymi się łapie jakiś lepszy klimat, a z niektórymi kompletnie raz się współpracuje, a potem się zapomina o tym. Ale mamy jakieś
taki, no rzeczywiście musi to być jakaś specyficzna grupa ludzi, która zajmuje się czymś takim, do których jest nam po prostu blisko. Mnie wydaje że to jest tak, że my lubimy pracować z konsultantkami, bo przygotowują przepiękne śluby, a one lubią z nami pracować, bo wiedzą, czego można się po nas spodziewać i my zwykle jesteśmy tacy niekłopotliwi, nie ingerujemy w te ich realizacje, po prostu przychodzimy, robimy swoją robotę, oddajemy poprawne zdjęcia i wszyscy są zadowoleni. I one dlatego lubią z nami pracować. A działa to też w drugą stronę, że wy jesteście w stanie polecić jakąś konsultantkę? Czy to już jest na tyle późno, że ten wybór już jest dokonany i pary, jeżeli zamawiają fotografa, to już wiedzą, czy chcą współpracować z konsultantem, czy nie? Bardzo często parom wydaje się, że są w stanie zorganizować ślub i na którymś etapie okazuje się, że jest za dużo rzeczy na przykład do ogarnięcia, więc jeżeli trafimy w taki moment, kiedy na przykład spotykamy się z parą i oni są na takim etapie, to oczywiście jesteśmy w stanie podpowiedzieć, ale to zupełnie po ludzku, nie że mamy jakoś współpracę, że teraz polecamy konsultantki, bo zupełnie to by było dziwne. Przejdźmy tak trochę bardziej biznesowo. W jakim modelu rozliczacie się z urzędem? Czy wy macie spółkę? I co możecie doradzić jako optymalizację podatkową i kosztową? Wiem, że nie macie swojego studia, a obiektywy nie na zdjęcia nie zawsze są z wypożyczalni. Powiedzcie coś właśnie szerzej, nie tylko o sposobie rozliczania się, ale o jakimś takim rozsądnym wydawaniu pieniędzy. Więc dzień dobry, z tej strony Diana Księgowa. W naszej firmie ja się zajmuję księgowością, ale jeżeli mam coś polecić, to polecałabym wybrać się do księgowej, żeby ona rzeczywiście to w jakiś sposób kierowała i doradzała dobre rozwiązanie. Ja się nie czuję na siłach, żeby komuś coś takiego doradzić albo powiedzieć, jak ma robić, bo to zupełnie jest takie w naszym zakresie. Więc... Natomiast ja mam pewną poradę. Używany sprzęt jest super i wcale nie musi być kupowany na faktury obniżane koszty działalności, bo potem ten sprzęt, jak już wchodzi jako środek trwały, to potem go trzeba wycofać i trzeba podatek, który się wcześniej odebrało, potem trzeba go oddać. Ja jestem wielkim fanem kupowania rzeczy używanych, po prostu kupujemy obiektyw, mamy go i za chwilę, jak już nam nie jest potrzebne, to go po prostu sprzedajemy. Ale też ja mogę tak powiedzieć, że jako że pewnie częścią odbiorców tej rozmowy będą fotografowie ślubni, proponowałabym podejść do firmy jako do firmy. I takie chodzenie na skróty, że na przykład ktoś sobie pomyśli, że tutaj mogę coś sobie zrobić tam na boku i tam nikt nie zauważy, jest zgubne, bo tak naprawdę nie wiadomo, ile takich sytuacji się komuś może przydarzyć. I to prowadzi do tego, że człowiek nie jest w stanie rozpatrzyć, czy dana firma jest opłacalna, czy na przykład nie jest opłacalna. I to prowadzi do ślepego zaułku, więc tak naprawdę jakieś kombinowanie, czy coś takiego zdecydowanie nie polecamy tego. O, tak bym powiedziała. Dobra, myślę, że odpowiedzcie mi tak bardzo ogólnie, bo wiem, że wy nie jesteście tylko fotografami, ale też właśnie produkujecie paski pod marką Eupider. I co jeszcze robicie i jak wy to spinacie właśnie jako działalność? To jest jednoosobowa działalność któregoś z was, czy spółka? Nie, to jest właśnie taki przykład tego, że nie ma co tworzyć jakichś sztucznych tworów. Pracujemy we dwoje, więc mamy normalnie spółkę, bo rzeczywiście jesteśmy spółką. No i od zawsze, po prostu my od zawsze pracowaliśmy w taki sposób, żeby wiedzieć, to co Diana powiedziała, że jeśli ktoś wpada na taki głupi pomysł, że nie będzie płacił podatków na przykład i jego firma w tym momencie będzie przynosiła dochód, to tak naprawdę powinien się rozejrzeć dookoła i stwierdzić: inni płacą podatki, a im się opłaca, ja nie płacę podatków, mi się opłaca. I teraz pytanie, czy jak ja zacznę płacić podatki, czy mi się to też będzie opłacało? Zadaję to pytanie właśnie, żeby uzmysłowić, że nie ma co się kryć, tylko po prostu jeżeli ktoś ma być firmą, to niech będzie firmą. Dokładnie tak jest. Poza tym to jest kolejne uproszczenie. Nie zastanawiamy się, jakie ISO ustawić, bo ustawiamy najniższe możliwe i nie zastanawiamy się nad tym, po prostu nie zaprzątamy sobie głowy takimi rzeczami. Tak naturalne rzeczy, które trzeba robić po prostu dobrze i to jest tyle. Poza tym to jest tak, że jak przychodzi z dziś, jaki chce, żeby mu zrobić zdjęcia, to może i to zadziała, ale my pracujemy z firmami, które wymagają od nas faktur i tutaj nie ma drogi na skróty, po prostu musimy wystawić fakturę i to znaczy, nie dałoby się pracować w ogóle. Przez pół roku nie bylibyśmy w stanie w ogóle pracować, a przez drugie pół roku nie bylibyśmy w stanie pracować. No i... Zachęcamy do bycia uczciwym generalnie. Znaczy, a jaką macie strategię na przekonywanie do siebie klientów, takich niezdecydowanych, takich po prostu, gdzie mailowo tylko proszą o ofertę? Macie jakiś wypracowany sposób, żeby
dobrze wejść w konwersację z klientem? Czy od razu odsyłacie jakąś ofertę, bo macie przygotowanych na każdą okazję, czy jakoś inaczej prowadzicie tą konwersację? Co możecie podpowiedzieć? Ja jestem zdania, że jeżeli przychodzi do nas klient i chce bardzo z nami pracować, to on będzie z nami pracował i nie muszę go przekonywać. Mhm. Natomiast naszym jedynym takim punktem przekonywania to jest chyba nasze portfolio. I w momencie, kiedy przychodzi klient, podobają mu się nasze zdjęcia, to my mu takie zdjęcia zrobimy. Jeżeli on nie widzi w tym wartości, to może lepiej, żeby wybrał innego fotografa, bo zapłaci mniej pieniędzy, dostanie zdjęcia, które może będą mu się bardziej podobały i będzie wszystko tak po bożemu na miejscu. Natomiast mamy też taki system, bo czasem przychodzą do nas klienci, których po prostu zaskakuje cena i nie są w stanie jej udźwignąć. I mamy taki mechanizm, że polecamy wybranych przez nas fotografów ślubnych, innych, którzy do nas się zgłosili. Robimy taką małą weryfikację. I mamy po prostu grupę fotografów, których polecamy. Wiem, że oni są z różnego zakresu cen, mają też różne zdjęcia i informujemy o tym wprost klientów, że ci, których polecamy, to są inni fotografowie, ale widzieliśmy ich reportaże i po prostu robią naszym zdaniem ładne zdjęcia. I to bardzo pomaga i wiemy, że już kilka takich zleceń gdzieś przeszło od nas do tych, których polecamy. Ale odsyłamy ofertę, mamy ją gotową, więc pierwszy kontakt jest taki, że po prostu ktoś nas prosi o ofertę, my ją odsyłamy i dajemy się komuś zastanowić. Nie robimy jakichś sztucznych spotkań, jakiegoś nagabywania, bo wiemy po prostu, jakby szanujemy to, że te pary mają wolny wybór, więc mogą sobie wybrać, kogo chcą i jeżeli będą zainteresowani, to na pewno będą pamiętali, żeby wysłać do nas maila. To fajna, konkretna odpowiedź. A powiedzcie, bo mówiliście coś, że mierzycie ten swój ruch, w jakąś reklamę inwestujecie, ale jakbyście mieli takie zadanie wydać 1000 zł na własną reklamę, bo dostaliście ją właśnie od wujka z Ameryki, przyjechał taki bogaty i sypnął pieniądzem, ale z zastrzeżeniem, że on by chciał, żebyście wydali to na reklamę swojej firmy. W co byście zainwestowali? To świetne pytanie. Chcielibyśmy być wujkami w tej historii. Chcielibyśmy znać kogoś, kto by powiedział, słuchajcie, jak macie 1000 zł, to zainwestujcie w to. Nie ma na to dobrej odpowiedzi. Nie wiemy. Nie mamy pojęcia. Prawda jest taka, że trochę nie pieniądze. Są takie czasy, że trochę nie pieniądze kupują reklamę, tylko taka inwencja mi się wydaje. Trzeba być po prostu kreatywnym, próbować szukać różnych rozwiązań. Śmieszne, nieśmieszne, pojechaliśmy na Woodstock i z Woodstocku przywieźliśmy zdjęcia, które tak wydaje mi się, tak strzelam, około 3 ślubów nam sprzedały, więc to nie jest tak, że weźmiemy teraz 1000 zł i zapłacimy za reklamę w Google, czy na Facebooku, czy na Instagramie. Może warto zainwestować ten 1000 zł w paliwo, żeby dojechać na Woodstock i tam zrobić fajne zdjęcia i się promować w ten sposób. Dobre zdjęcia będą się po prostu zawsze, znaczy dobre, i to też jest ważne, żeby zrozumieć, co to są dobre zdjęcia, bo to, że siedzi teraz gremium 5 fotografów i mówi, o, to zdjęcie jest dobre, o, tamto zdjęcie jest dobre, to nie oznacza, że dla klienta to jest dobre zdjęcie. My prowadzimy działalność gospodarczą i nam musi to zadziałać w ten sposób, że to, co robimy, jest dla klienta. To klient ocenia nasze zdjęcia i to dotyczy dokładnie też reklamy, czyli jeżeli opublikujemy ładne zdjęcia, ale w tej takiej konwencji tego biznesu, no to następny klient też przyjdzie i zostawił nas pieniądze. Czyli wy często pytacie swoich klientów, takich, którzy się nie znają na fotografii, właśnie co myślą o danym zdjęciu? Nie musimy ich o to pytać, zawsze nam mówią. Widać to, dobra, i mówią. Okej, a jaka jest wasza fotograficzna i około fotograficzna inwestycja? Taka najlepsza, którą możecie też polecić innym? Diana? No to jest chyba inwestycja czasu. W sensie trzeba poświęcić dużo czasu na to. A skąd ty wiesz? Bo ja najwięcej czasu poświęciłem. Albo mieć brata, który poświęca dużo czasu. No ja polecam oglądanie YouTube'a i to zagranicznego, bo trochę na tym polskim YouTubie są kanały o fotografii, jest jej sporo wiedzy, ale takie mam wrażenie, że to jest taka trochę wiedza, taka, nazwałbym to statyczna, że jednak za granicą trochę bardziej dynamicznie wszyscy do życia podchodzą. I ja wszystkiego, czego się dowiedziałem w życiu o fotografii, absolutnie 100% mojej wiedzy pochodzi albo z pracy takiej, czyli po prostu miałem w rękach aparat, wcisnąłem jakieś guziki, coś się wydarzyło, albo z YouTube'a zagranicznego, konkretnie z amerykańskich różnych kanałów. Także oglądanie. Mam nadzieję, że te kanały cały czas działają i będziesz mógł je podlinkować, to znaczy wyciągnę od ciebie nazwy tych kanałów, może ktoś się też, wiesz, zasugeruje i nauczy. Jasne. Chociaż dzisiaj to się pewnie trochę zdezaktualizowało, bo ja teraz mam dużo mniej czasu na to. I też inne rzeczy oglądasz teraz. I teraz inne rzeczy trochę oglądam, czym innym to się może interesuje, ale prawda jest taka, że na pewno wciąż... Wszystkie kanały będą enduro.
Rafał, bo teraz, Rafał ogląda teraz inne rzeczy na YouTubie, więc no, jakby coś tam się pomyliło, to nie przerażajcie się. Dobra, przepraszam. Dobrze. Dobra, to pierwsze pytanie do Diany, a za chwilę zapytam Rafała. Diana, jak wygląda twój idealny dzień w pracy? Mój idealny dzień w pracy jest bez pracy. Nie, żartuję sobie. Nie ma chyba idealnego dnia w pracy. No, u nas chcieliśmy, i to tak bardzo pompatycznie brzmi, że chcieliśmy, żeby każdy dzień naszej pracy wyglądał trochę inaczej. I rzeczywiście tak jest. Raz jestem księgową, raz jestem fotografem, raz jestem jurorem ISPWP, raz muszę zapakować pasek. To nie da się powiedzieć, że w tej dziedzinie na przykład wolałabym, żeby było tak i żeby coś było łatwiejsze, a w takiej tak. Nie ma. Chciałabym, żeby to było zawsze ciekawe, żeby nie było monotonne, żeby nie było powtarzalne, żeby coś się fajnego działo, żeby brat był dla mnie miły, bo akurat będzie miał super miły dzień. Ty małpo, ty. Okej, to w takim razie tak jak obiecałem, Rafał. Tak. Jakie są wasze najbliższe plany? To znaczy myślę tutaj ogólnie o DR5000 i jak widzicie siebie zawodowo za 3 do 5 lat? O, dobrze, że mi się trafiło pierwsze pytanie. Plany są takie, że chcemy, jest taki pomysł, ale na razie nie będę zdradzał, chcemy rozwijać YouTube'a troszeczkę w znaczy dalej będzie to ten sam YouTube, dalej będzie tak samo, mam nadzieję, wartościowy, natomiast troszeczkę inaczej z naszej strony będzie skonstruowany. Przymierzamy się do tego, jakoś to tak już, myślę, że już jest tak na skraju. Chcieliśmy najpierw z tym bezusterkowcami się trochę rozprawić, żeby móc otworzyć sobie drogę do dalszych działań i myślę, że w tę stronę bardzo mocno to będziemy rozwijali. Fotografia musi z nami być cały czas, bo po pierwsze bardzo tego chcemy, a po drugie jest nam potrzebna do tego, żebyśmy mogli rozwijać kanał na YouTubie, czyli to są naczynia zamknięte. Myślę, że paski będą rozwijane bardzo mocno. Mamy takie plany na przyszły rok, ale to jest na razie w sferze tylko i wyłącznie planów. Nie podjęliśmy jeszcze żadnych działań w tę stronę. No i chcielibyśmy dalej rozwijać kwestię warsztatów. Chcielibyśmy stworzyć jeszcze inne tematy warsztatów. Chcielibyśmy... No tutaj też mamy już zaawansowane bardzo mocno plany i pierwsze działania podjęte. Szykujemy kolejne warsztaty. Teraz niestety będziemy musieli się trochę z warsztatami powstrzymać, ale jak już wrócimy do działania, to mam nadzieję, że wrócimy z znacznie szerszą ofertą warsztatową. I myślę, że ci, którzy byli na dotychczasowych warsztatach, znajdą coś dla siebie jako kolejny etap wiedzy. Natomiast będą pewnie też tematy dla tych, którzy pierwszy raz z nami mają jakiś kontakt. I myślę, że będą to wartościowe bardzo warsztaty. Jasne. Ja was polecam na swoich lekcjach fotografii. Mam nadzieję, że coraz więcej właśnie będzie nowych ludzi, którzy was będzie obserwować. A powiedzcie, co polecacie śledzić? Jakieś książki, filmy, nazwiska inspirujących fotografów, może podcasty? Z tego, co wymieniłeś, to nie polecamy żadnych książek. Tak, właśnie książki. W ogóle nie polecamy książek. Ja tak nie lubię formy książki. Fotografii. Tym bardziej, że fotografia tak szybko się zmienia. Z roku na rok pojawiają się nowe aparaty, pojawiają się nowe możliwości, nowe technologie, a książka od momentu jej napisania do momentu, gdy znajdzie się na półce czytelnika, no to trwa tygodniami, czasami miesiącami, no, tygodniami, miesiącami to trwa. Jeżeli autor zaczyna pisać książkę dzisiaj, to skończył pisać za pół roku, a ona w druku pojawi się za 10 miesięcy, czyli będzie tylko przez miesiąc aktualna, na przykład, bo Sony wypuści nowy aparat. To co w zamian z książek? Co zamiast książek? Ja tego YouTube'a to po prostu uwielbiam, bo jest to mega darmowe, mega łatwo przyswajalna wiedza i na YouTubie publikują tą wiedzę ludzie tacy sami jak my, czyli nie bogowie fotografii, tylko zwykli fotografowie, którzy parają się tym samym zawodem i stawiają czoła tym samym problemom, co my wszyscy. Kiedyś czytałem blogi, trochę świat się zmienił, dzisiaj już nie czytam blogów, bo nie muszę, bo to wszystko jest na YouTubie. Natomiast konkretnych nazwisk, to jest to trochę tak, że z fotografią tak ja uważam, że nie ma dobrych fotografów, są tylko ci fotografowie, których uznajemy i to, co mogę polecić, to zajrzeć, niech każdy sobie zajrzy do tych wszystkich stowarzyszeń ślubnych. Tam trzeba sobie przeglądać tych fotografów, którzy wygrywają najwięcej i oglądać ich portfolio. Każdy sobie wybierze pośród tych fotografów kogoś, czyje zdjęcia mu się podobają najbardziej, jakieś konkretne nazwiska. Ja pamiętam, kiedyś był taki fotograf, Emil Kuliew się nazywał, i m34.com i my go długo podglądaliśmy, po czym gdzieś w pewnym momencie chyba nam się znudził. I mieliśmy go za jednego z takiego, może trzech najlepszych na świecie, takich najbardziej kreatywnych, bo on nie robi wcale takich zdjęć stricte fotograficznych, on robi zdjęcia kreatywne i one były wtedy nas bardzo ciekawiły. Po czym po pewnym czasie, no ileś razy zrobił ten sam kadr i się tam to trochę znudziło.
Ale ta ścieżka jest po prostu dobra, czyli my go znaleźliśmy na ISPWP, on wtedy wygrywał bardzo dużo nagród, bo był taki wyjątkowy i podglądaliśmy go. Mhm. Chcielibyśmy wymieniać tu jakieś nazwiska, chcielibyśmy. Ja bardzo bym chciałabym teraz wymieniać nazwiska jakichś może malarzy, którzy nas inspirują, między innymi z tego powodu, takiego powodu może jakiegoś kompleksu, a może takiej ciekawości właśnie w takich tematach poszłam na studia, które szybko zakończyłam, bo już szybko mi ta ciekawość przeszła. I nie mamy tak, więc możemy być inspiracją dla ludzi, którzy tak nie mają. Jeżeli tak nie macie, to wcale nie oznacza, że nie możecie zrobić jakiegoś tam zdjęcia i zupełnie nie łączyć tego z jakimś wyższym takim natchnieniem. I też tak się da, więc trochę przykro nam, że nie jesteśmy w stanie tutaj trzasnąć jakimiś nazwiskami. Mamy ludzi, których oglądamy, ale nie, to nie jest jakieś takie uduchowione. Ale to w zasadzie tak trochę jak tacy koledzy, nie? W sensie my ich oglądamy na zasadzie takiej, że oni też robią fotografię ślubną i co tam u nich? No, bardziej na takiej zasadzie niż na zasadzie podglądania zdjęć. U nas jest trochę jeszcze tak, że każdy żyje swoim własnym życiem, w sensie Diana i ja. I my trochę kształtujemy się jako fotografowie osobno. Nie, że całkowicie osobno, bo wiadomo, że wpływ mamy na siebie ogromny, ale mnie najbardziej zaskakuje często moja siostra. Mam nadzieję, że ja ją też często jakoś tam zrobię wielkie oczy, tego nie widać. Ty mówisz taką miłą rzecz teraz? No dokończ to zdanie, bo ciekawa jestem. No tak, no ja jedyną fotografkę, jaką obserwuję tak na bieżąco, to jest Dianka. Bardzo miło. No. Ta-da. Pięknie. Dobra. To ja tu wstawię jakiś piękny dżingiel. O klasy, możemy jakie możemy. Dobra. Gdzie znaleźć najwięcej informacji o DR5000? Gdzie być na bieżąco właśnie z wami, śledzić was? Na naszej stronie internetowej. Tam jest wszystko na bieżąco. Na naszym Instagramie może bardziej to jest tak na bieżąco, jeżeli już chcemy być na bieżąco na stronie. Strona zawiera rzeczy, które wykonaliśmy. Instagram zawiera rzeczy, które wykonujemy. Czyli on jest bardziej takim na Instagramie bardziej pokazujemy aktualności, a na stronie bardziej wykonane rzeczy. Czyli na przykład jak robimy jakieś zdjęcia, to widać to na Instagramie, a jak zrobimy te zdjęcia, to pojawią się na stronie. Tylko tam trzeba się przez tą stronę. DR5000.com. Tak jest, tam się konto instagramowe, jak nazwaliście? Instagram DR5000.com. DR5000. Bez kropki. Dobra. Tylko przez stronę trzeba się przekopywać i zachęcam do tego, bo mamy dużo tam działów różnych. Tam jest taki dział dla siebie. Tam też są nasze, tam jest dużo naszych zdjęć. A już wkrótce będzie coś dla pań. No, pięknie. Diana, dobra, ja się ostatnio przekopywałem trochę przez waszą stronę. Bardzo dużo naprawdę fajnych rzeczy znalazłem. Ja jestem mocno zainspirowany. Na pewno coś pozmieniam u siebie dzięki tym wizytom. No a tymczasem serdecznie wam dziękuję za poświęcony czas, za dużą dawkę wiedzy, trochę humoru i ja wam życzę, wszystkiego najlepszego, żebyście cały czas trwali w tej swojej dobrej fotografii, rozwijali się i dawali dobre zdjęcia innym. Kuba, my też ci bardzo dziękujemy i też przekopaliśmy się trochę przez twoje podcasty i też ci życzę wszystkiego dobrego, żebyś się tak rozwijał, jak się rozwijasz. Świetnie. Ja już nie będę nic dodawał, ja po prostu pięknie podziękuję. Dziękuję za rozmowę, cześć. Trzymaj się. Dziękujemy. No i jak się podobała rozmowa z DR-ami? Kilka fajnych stwierdzeń. Na pewno nie zmarnowałeś tego czasu. Myślę, że najwięcej wyciągną z tego fotografowie ślubni, no bo DR-y to głównie właśnie śluby. Ale myślę, że ci wszyscy, którzy po prostu fotografują i chcą rozwijać się, warto, żeby zajrzeli na ich kanał, czyli YouTube, łamane przez DR5000.com. Wszystkie linki, wszystkie rzeczy, o których mówiliśmy, te inspiracje, one się pojawią w opisie do odcinka, czyli zajrzyj na kubaociepa.pl, łamane przez podcast, pisane przez C, podcast 030. Tam będziesz miał wszystkie informacje właśnie odnośnie dzisiejszego odcinka. Będziesz mógł też tam go przesłuchać, ale rozumiem, że jak dotarłeś dotąd, to po prostu już go przesłuchałeś. Przypominam o spotkaniu w Składzie Solnym w Krakowie od 6 do 8 grudnia 2019 roku. 8 grudnia o 17 natkniecie się na mnie, ale zapraszam was na całą imprezę. Bardzo, bardzo dużo wystąpień, prelekcji. Będzie można zwyczajnie pooglądać dobrą fotografię i poznać trochę ludzi, zainspirować się. Także warto poświęcić swój czas i zjawić się w Składzie Solnym w ten weekend, zaczynając już od piątku. Także widzimy się 8 grudnia, a tymczasem do usłyszenia w kolejnym odcinku. Dzięki, że jesteś. Dziękuję ci za wysłuchanie kolejnego odcinka. Jeżeli chcesz mieć wpływ na rozwój tego podcastu, to zostaw pozytywny komentarz na iTunes. Zachęcam cię też do subskrybowania go w swoim odtwarzaczu.
i komentowania odcinków na grupie facebookowej Zawód Fotograf Podcast. Dziękuję i do usłyszenia w kolejnych odcinkach.